Halo, halo, witam wszystkich. A dzisiaj to już trzeci odcinek mojej historii z grą. I uwaga, uwaga, nawet jeszcze nie zbliżamy się do czasów, w których jesteśmy teraz. Natomiast myślę, że kolejny odcinek może być dosyć ciekawy. Okej, przenieśmy się więc do mojego domowego królestwa. Ja już sobie zrobiłem markera, dzięki któremu nasza podróż będzie trwała odrobinę dłużej. Przypominam, byłem w hiszpańskim sojuszu, który był całkiem niezły. Daliśmy radę opanować, spalić sojusz, który był tutaj po prawej stronie, po lewej stronie. Już zabieraliśmy się powoli za plany na ten drugi sojusz. Poniżej nas był sojusz TF, który był od nas silniejszy i z nimi walki przynajmniej wtedy nie chcieliśmy. Okej. Więc mieliśmy całkiem niezły sojusz, to znaczy ja generalnie nie orientowałem się, jak wygląda sprawa w królestwie. Nie wiedziałem wtedy, że istnieją dużo, dużo silniejsze sojusze od nas. Wydawało mi się wtedy, że ten nasz sojusz jest całkiem spoko. Tym bardziej, że wiecie, że no, pokonaliśmy jeden, który był blisko, więc moja pewność siebie szybowała, tak? Mogłem sobie spokojnie, wiecie, zerować jeden zamek dziennie, a niekiedy dwa, a niekiedy trzy. Zależy od tego, ile miałem czasu, także generalnie żyło mi się nieźle, gra była ekscytująca. Natomiast pewnego pięknego dnia zalogowałem się do gry i zobaczyłem, że część zamków, które były z mojego sojuszu, płonie dziwnym płomieniem. I później, jak przyjrzałem się, to zobaczyłem, że jeden zamek, który tam się znajduje, jakby nie pasuje do naszego sojuszu. Ba, ten zamek w ogóle nie pasował do gry, ponieważ ja w tym momencie pamiętam, że na pewno nie miałem 1 miliona siły. Wydaje mi się, że mogłem mieć coś w okolicach, nie wiem, 300, może 500 tysięcy siły. To było na pewno coś w tym stylu. A dosiadła się do nas koleżanka, wtedy jeszcze nie wiedziałem oczywiście, kto to jest. I to było miasto, które miało powiedzmy 25 milionów siły, tak? Ja sobie wtedy pomyślałem, hej, coś tu jest zdecydowanie nie tak, bo ja sobie to zacząłem kalkulować, jak to jest możliwe. Przecież ja, okej, nie jestem jakiś super aktywny, no ale jednak te budynki trochę czasu wymagają, tak? Ja rozumiem, że ktoś mógł szybciej urosnąć, no ale bez przesady, nie aż tak. Nie taka różnica, tak? Że ja mam tutaj 300 tysięcy, a ktoś ma 25 milionów. To było to takie miasto, które wiecie, jak zabijało barbarzyńców i omsknęła się koleżance ręka, to mogła wyzerować cały nasz sojusz. I ja sobie tak pomyślałem, co tu w ogóle jest grane, jak to jest możliwe, że taki gracz istnieje. I snułem różne teorie, że to jest po prostu jakiś błąd gry, ale wymyślimy sobie, że to na pewno będzie jakiś haker. No i cóż, stwierdziłem, szkoda, że hakerzy zdarzają się w tej grze, bo dla mnie to było jasne, że absolutnie musi tak być. Trochę sobie tak myślałem, szkoda, że w ogóle coś takiego w grze jest możliwe, żeby ją zhakować na ten poziom, bo w ogóle nie dopuszczałem do siebie chyba możliwości, albo nie wiedziałem, że to jest możliwe, że używając po prostu pieniędzy można tak zainwestować w tą grę, żeby mieć tak ogromną przewagę w tej grze. Tak? Ja wtedy nie miałem świadomości na temat wielu rzeczy, które w grze są, i absolutnie nie miałem świadomości tego. Okej, okay. Gracz, który nas zaatakował, a w zasadzie była to dziewczyna, miała ksywkę Baby. Baby dlatego, że jako awatar miała zdjęcie takiego małego dziecka, około, nie wiem, ja bym powiedział, że to było takie roczne dziecko. Nikt nie był w stanie za bardzo wymówić jej niku, ponieważ był napisany cyrylicą. Później się dowiedziałem, że to była dziewczyna, która mieszkała w Moskwie i ona lubiła po prostu zaczynać na nowych królestwach i inwestować dużo pieniędzy na początku, no i po prostu robić w zasadzie co dusza zapragnie, ponieważ jej siła była tak duża, że myśmy nie byli w stanie zagrozić jej jako cały sojusz. Ona mogła po prostu wyzerować nas wszystkich. Co ciekawe, ja zobaczyłem, że ona się teleportowała bardzo blisko mojego miasta, natomiast mojego miasta nie ruszyła. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. To znaczy, ja byłem już w sumie przygotowany, bo ja sobie tak rozkminiałem, że wiecie, że to nie tylko będzie tak, że ja będę atakował innych, ale oni też będą chcieli zaatakować mnie.
No ale moje miasto wyglądało w ten sposób, że nie miałem żadnych surowców, bo ja zawsze używałem od razu wszystkie surowce, które były w mieście, żeby ich nie mieć za dużo. Dwa, nie miałem prawie w ogóle jednostek, albo miałem ich bardzo mało, no bo wszystkie moje jednostki umierały przy zerowaniu miast, które atakowałem. Więc miałem za to dosyć wysoki poziom, bo byłem aktywny, wrzucałem w to te surowce, więc mój poziom tam wieży był całkiem niezły. Więc później się dowiedziałem, że w sumie dla niej atak na moje miasto nic by jej nie przysporzył, ponieważ surowców nie zebrałaby żadnych, jednostek nie zabiłaby zbyt wiele, tak? Poza tym u mnie, wiecie, wszyscy pewnie poszliby do szpitala, natomiast musiałaby zniszczyć też moją wieżę, co oczywiście dla niej byłoby bardzo proste, ale jakieś tam jednostki u niej by umarły i nie zdobyłaby na tym praktycznie żadnych punktów. Podejrzewam, że mógł to być okres Mighty's Governor i ona po prostu szukała szybkich, łatwych punktów, zerując po prostu miasta sojuszy mniejszych, które były mniej znaczące, ponieważ wtedy wydawało mi się, co prawda, że nasz sojusz coś znaczy, ale później się okaże, że ten sojusz tak naprawdę nasz nie znaczył zbyt wiele, a w zasadzie nic nie znaczył, więc ona mogła sobie tu spokojnie wylądować i te miasta nasze zerować. Dobrze. Skoro to się już działo, to oczywiście nasz lider próbował tutaj reagować. No i zaczęliśmy z Baby negocjować. W sensie wysłaliśmy jej wiadomość o treści, droga Baby, czy byłabyś tak łaskawa i nas nie zerowała? A w podzięce za to my, nie wiem, możemy ci wysłać, nie wiem, czy on tam proponował wysyłanie jakichś surowców, czy po prostu mówił, że zapomnimy o sprawie. Chyba wydaje mi się, że to było coś w tym stylu, tak? Natomiast wiecie, ona nie potrzebowała, żebyśmy zapomnieli o sprawie, bo mogła nas zniszczyć wszystkich. No i trochę żeśmy tam jej pogrozili, że jeżeli ona będzie nas dalej atakować, to my też będziemy atakować. I ona odpisała, że w sumie będzie atakowała kogo chce, a szczególnie tych, którzy mają surowce, ponieważ ona potrzebuje. W odpowiedzi nasz lider wysłał nam wiadomość, żebyśmy chowali surowce i powinniśmy być bezpieczni. I żebyśmy się modlili, żeby Baby teleportowała się z powrotem. No i rzeczywiście po paru godzinach, czy tam pół dnia może to zajęło, Baby rzeczywiście teleportowała się, pewnie znalazła sobie inny mały sojusz, który z chęcią mogła sobie wyzerować. I tak nasza przygoda z Baby się zakończyła i nie widziałem jej już później długo, długo, długo. I byłem oczywiście szczęśliwy z tego faktu, że ona ze mną tak jakby nie ma nic wspólnego. Natomiast ten epizod był rzeczywiście taki straszliwy. Ja wiecie, ja w momencie, kiedy ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że o, to już chyba będzie koniec mojej gry. Bo ta gra przede wszystkim wydawała mi się bez sensu, że może być taka różnica między graczami, a po drugie byłem zniesmaczony, no i myślałem, że ona przede wszystkim mnie zniszczy, tak? Zniszczy mój zamek, no i wtedy nie wiedziałem, czy chciałoby mi się odbudowywać, chociaż tak jak mówię, tego wojska ja nigdy nie miałem zbyt wiele, więc ja czułem gdzieś tam, że są rzeczy, które ja sobie buduję i nikt mi ich nie zabierze, tak? Nie miałem surowców, nikt mi ich nie zabierze, nie miałem wojska, nikt mi ich nie zabierze, no i w sobie myślałem, że w sumie ładuję sobie gdzieś tam w tych dowódców, ta moja technologia się rozwija i wydawało mi się, że to jest fajne. Także taki miałem na początku samym podejście, jeśli chodzi o grę. Ten wątek z Baby później jeszcze będzie. Ja później ją poznałem lepiej. Ona była w zasadzie, można powiedzieć, jedną z liderków takiego sojuszu 1C, czyli One Sea z angielskiego. Generalnie byli Seas, tak? Oni mieli kilka sojuszy z dopiskiem C, czyli było 1C, 2C, 3C, 4C, 5C i chyba nawet do 11 w pewnym momencie doszło i myśmy zawsze na nich mówili po prostu Seas. No i tak jakby największym graczem tego sojuszu była właśnie Baby. Co ciekawe, ona traciła chęć do gry w miarę jak wzrastali inni gracze, tak? Czyli jeżeli ci słabsi gracze albo ci, którzy nie wydawali tak dużo pieniędzy na początku, stawali się coraz mocniejsi, to ona tą chęć do gry traciła. Traciła i traciła, aż pewnie, wydaje mi się, w jakieś może 2,5, a może 3 lata później,
ja jako lider sojuszu i widziałem ją jako nieaktywny gracz, który cały czas miał dużo mocy i pamiętam, że osobiście moje rally ją wyzerowało. Także po latach się zemściłem. Ona wtedy jeszcze nie wiedziała, z kim zadziera, ale zobaczcie, to ja zakończyłem jej żywot w grze. Wiem o tym, bo ona już teraz jest graczem nieaktywnym. Po tym zerowaniu już po prostu nigdy do gry nie wróciła, a przynajmniej nigdy nie wróciła do gry na tym koncie. Może nadal gdzieś tam zakłada sobie konta w Młodych Królestwach, także jeżeli zobaczycie gdzieś baby, to strzeżcie się i miejcie się na baczności. Dobrze, a co dalej u nas się działo? Tak jak mówię, robiliśmy tutaj zakusy na kolejny sojusz, który był z lewej strony. Chcieliśmy sobie go zaatakować. Mieliśmy dobre morale, czuliśmy się silniejsi od nich i rzeczywiście byliśmy. I pewnego pięknego dnia znowu zaczęliśmy tutaj ich atakować, z tym, że oni byli na tyle sprytni, że jak zobaczyli, że my ich atakujemy, przepraszam, to stwierdzili, że oni w sumie bardzo by chcieli być w naszym sojuszu. No i stwierdzili, że oni wyłączą tutaj to swoje terytorium, pozwolą, żebyśmy sobie tamto terytorium wybudowali, anektowali, przejęliśmy co lepszych graczy z ich sojuszu, a co słabszych, no wiadomo, co się z nimi często dzieje, także to właśnie się z nimi stało. I nasz sojusz był znowu większy, tak? Z tym, że po naszej południowej stronie sojusz TF też stawał się coraz silniejszy i on stawał się silniejszy szybciej, co będzie prowadziło do wielu problemów, które będą w przyszłości. Natomiast na tym momencie gry ja jeszcze naprawdę nie miałem pojęcia o tym, jak wyglądają najsilniejsze sojusze i jak wyglądają najmocniejsi gracze w naszym królestwie. W ogóle nie zwracałem na to uwagi, nie miałem pojęcia, że są jakieś rankingi, w których mógłbym to ewentualnie sprawdzić. Nie robiłem tego w ogóle. Dalej koncentrowałem się gdzieś tam na moim sojuszu, który cały czas mówił po hiszpańsku, więc nic nie rozumiałem z tego, co oni mówią. Ale jakieś podstawowe założenia wiedziałem i dalej prowadziłem swój żywot. A co będzie dalej, o tym opowiem już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!